No, trzeba powiedzieć, widziałem takie sceny, jak kobiety wjeżdżą do gazu, ale dość wycieńczone takie. Nasz tu roboty gonią, a tu wiozą takie porozbierane. Znaczy muzułmanie, skóra i kości, nic więcej na tym nie było. Stoją albo leżą w tym, w wrotkach takich, jak to się chodzi, piach, nie? Żelazny, zima jak nie. I to wiozą do gazu. Przywieźli do gazu tam, to nie żeby tam schodzić coś, nie, tylko wziął ten, włączył, tak jak piach spadł do skraci. Żydzi wrzucali tam do tych gazu, do tego krematorium tam gazowali. Tak. To jest makabra, jak to jadą, jak krzyczą, jak jechały, jak krzyczały, jest. Chcemy mówić realne ludzkie, coś, no. Ale człowiek mówił, nieraz ktoś mówi, no przecież tyle ludzi, to nie mogli się jakoś zrobić. Co się zrobiło, jak każdy dochodził, tylko dobrze, że się trzymał ziemi, człowiek głową dotknął, to on tak się przewrócił. Człowiek jak usiadł, to zacznie się podnieść, to musiał dobrze trzymać, żeby się podnieść, żeby się nie przewrócić. No ale trudno, jak się dostało kawałek chleba, gdzieś 20 deko, nie wiem, 25 deko się później dostało, tak mniej więcej 20 deko chleba. Do tego to było taką maleńką, jak teraz jeszcze na restauracjach dają taką coś, albo margaryny, albo plasterek taki kiełbasy koński jakieś coś, albo nic, albo marmoladę, łyżeczkę taką wziął tak i wrzucił ci na ten chleb, kawałek marmolady. To było całe jedzenie. A na wierzchu lit jakiegoś gnoju, bo to inaczej nie można powiedzieć, to było dynia czy coś takiego, jakieś tam poprzywozili to. Liść z buraków to pogotowane, to było jedzenie. Jedynie co na święta, na Boże Narodzenie, Wielkanoc, kartofla trzeba, w czapkę. To się udało, to tak człowiek patrzył tylko i to w mundurku jeszcze, tak, ja był z tym wszystkim, dwa kartofelki, święta na Boże Narodzenie. Tak wyglądało. No i człowiek przeżył, człowiek nie wierzy w to, ale niestety. Sam nieraz teraz sobie myślę, jak ja mogłem za takie coś przeżyć.